Dzień dobry. Budzimy się kawką? Słuchawki na uszy, bo u góry mąż śpi i coś sobie posłucham. A wam mówię dzień dobry i rozpoczynam tego vloga. Moi drodzy, chciałam się podzielić z wami moją radością, czyli kartką od moich widzek, które są. To są dziewczyny, które wygrały ostatnie rozdanie, czyli Viola i Klaudia. Dziewczyny, dziękuję bardzo. Bardzo się ucieszyłam z tej kartki. No, zrobiliście to dość cwanie, bo wysłałam wam rozdanie, a wy miałyście mój adres. Także ja cieszę się bardzo, dziękuję wam za te karteczki. Ja też już przygotowałam, też wyślę do paru osób. W sumie w zasadzie już za chwilę idę na pocztę i wyślę. Także no, miłe to jest. Mam karteczkę. Kawa, bo tyle co przyjechaliśmy, to był taki nieplanowany wyjazd, szybka decyzja i flu. Słuchajcie, coś co bardzo podobało mi się już od dłuższego czasu i o co prosiłam mojego męża, on tam jest, także wiecie. Aczkolwiek on uczulony na pszczoły, osy i wszystkie fruwające, powiedział nie, absolutnie. A kto mnie zna, to wie, że jak ja się na czymś uprę, no to musiałam to mieć. To jest nic innego jak domek do pszczół i mam nadzieję, że będę mogła wam pokazać, że coś tu jednak zamieszka. Niby nic, można było to zrobić, no ale się nie doczekałam, więc kupiłam sobie i mam nadzieję, że tu właśnie uda nam się taki domek dla pszczół i dla... Tutaj jest pokazana Biedronka, więc może ktoś tu zamieszka. Fidek, nie ty. Także taki domek. Ile on kosztował? Masakro. Gdzie ja mam domek? Hotel dla owadów to się nazywa, słuchajcie. 16,95. Także taki hotel. Jak wiecie, czekam też nadal wciąż na tą ala huśtawkę dla kwiatków. I takie dwa sznurki. Grube. I taki sznurek Anka. A, sznurek jutowy, 6,65 za taką rolkę, tu jest 10 metrów. No, myślę, że to będzie fajnie wyglądało, tylko nadal wciąż jeszcze deski nie ma. A, może mi pokazuje, że nie 10, a 3 metry. A 3 metry, sens. 10, gdzie mi się to 10... A, to razem mam 6, słuchajcie. Ale na jedną huśtawkę wystarczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak będzie fajnie wyglądało, to wiem, że taki sznurek można kupić właśnie w takich ogrodniczych. Kawał tego jest. O. Jakiś farfocel. A to ze środka wychodzi. Dobra, już nic nie, bo za chwilę to coś wymyślę. Także taki sznurek. Do tego zobaczcie, co znalazłam. Jaki mam globus? Normalnie wypierdzielczy. Malizna, ale jest taki fajny, bo wygląda taki mega stary i ja go planuję postawić przy moich książkach. Nie no, mi się bardzo podobał. Taki globus. Ile ten globus kosztował? Mi się właśnie nie podobały te takie nowoczesne, tylko jak wiecie, ja takie bardziej staroświeckie, starodawne, wręcz postarzałe rzeczy lubię. Globus 11,95. Maluszek, ale fajny. Wzięłam sobie też koszyk, taki koszyk 5 coś z hakiem, 5,95. Były jeszcze jasne, tu mi się podobał czarny. Mam czarny. Dokupiłam też drugi taki wazonik, tu jest gdzieś, muszę się przedostać, o, widzicie, to jest ten jeden, który widzieliście wcześniejszy, to znowuż nie mam, czego? Świeczki, no bo świeczka była w szkapku, u nas szkapko jest zamknięte, więc przy okazji do drugi dokupię i też sobie postawię. Ja mam przeróżne te świeczniki, ale teraz mi się zachciało szkła, więc kupiłam sobie szklany, to tu jest tyle, aha, i jeszcze mąż kupił sobie takie całe ubranie, on przed malowaniem dachu myje dach, potrzebował, więc takie coś za 49 zł. To jest kurtka i spodnie. Niby to wodoodporne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Następnie wzięłam chłopakom... Zaczęło. Z
skarpetki. Cyk, i jeszcze jedna dla mnie. Tego to nigdy za dużo. Wzięłam sobie też, to są te patyczki zapachowe, mam, postawię sobie je przy wejściu chyba gdzieś. Ja już miałam wielokrotnie, to jest jakiś zapach róż. Tutaj, to w ogóle jest bardzo ciekawa, co to w ogóle jest, bo to są niby właśnie nasiona bulwy, kwiatów i 50 sztuk. Więc jestem ciekawa, niby takie kwiatki mają być w środku. 50 sztuk i ile to kosztowało? Wiem, że tanio, to było tak malutko. No, cebulę kwiatów, wiosna, nasiona i kwiaty. Ile? 8,9 zł, 8,99 za 50 sztuk. Opłaca się, ciekawe, czy to w ogóle ma szansę wyrosnąć coś z tego. Tu jest biały spray, po co mi biały spray? Słuchajcie, w jednym z filmów pokazywałam Wam, że lecę do Pepco, nie do Pepco, do Kika. Po to, żeby kupić sobie te klatki, że tak powiem, ale słuchajcie, zostały, jak Wam powiedziałam, to byście wszyscy polecieli. Polecieliście wszyscy, wykupiliście wszystko, zostały trzy różowe i malutka szara. Ja sobie kupiłam dwie różowe, nie wiem, czy widzicie, tam jest druga. Nie wiem, jak to jest ustawione, ale uwierzcie mi na słowo, że jest jeszcze druga i właśnie po to jest spray, żeby przemalować je na biały, bo ja nie chcę różowych, no. Albo czarne, albo białe. No teraz będą białe, a jak coś, to pomaluję je na czarno, bo u mnie to nigdy nic nie wiadomo. O, mąż wziął jakieś kredki dla Emilii, takie malutkie, z podstrugiwaczką. A ja jeszcze wzięłam sobie takie koszyki. I to są... O, widzicie? No i widzicie, tu coś trzeba będzie naprawić. Ale odhaczyło się. Może wezmę taki niezahaczony, bo wiem, powiem Wam, że tak, wzięłam trzy. Dlaczego trzy? Bo o, widzicie? I tu jest właśnie... Chcę Wam to szybko pokazać. A jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, tak? Tak to leciało, nie? Moja mama zawsze tak mówiła. To nagle to po diable i takie tam. Widzicie? Jaki ładny koszyczek. Koszyczki, bo są trzy. I cena jednego to było coś koło 8 zł. A pleciony koszyk to nie to. Jezu, wiszący. 8,99 zł. A ja chciałam 3, bo na wejściu tutaj mam właśnie 3 te wieszaki i właśnie tutaj chcę powiesić, tylko muszę się rozglądać za jakimiś kwiatami, które lubią cień albo półcień, bo tu jest od wschodu i słonko jest bardzo, bardzo raz delikatne, a dwa, że bardzo krótko i tutaj jest zazwyczaj ciemno. To są całe moje zakupy tak na szybkiego, a za chwilę jeszcze Wam pokażę, co udało mi się upolować na Oeliksie. Myślę, że mała będzie miała dzisiaj dużą radość. A tutaj powiem Wam, że upolowałam właśnie to na tym Oeliksie. Mówię, że upolowałam, bo zobaczcie, ile tego jest. Tyle laleczek. Nawet Ken jest, nie? Ja wiem, że to nie jest wszystko nowe, ale słuchajcie, te dzieci, one się bawią teraz chwilę i za chwilę już jest coś innego, coś nowego. Inna jest potrzeba. Także o, patrzcie. Kapelusze, sukienki, buty, co by tu nie chciał, jakieś skrzydła. Także Emilia dzisiaj będzie na pewno piszczała, będzie w niebo wzięta, bo ona teraz właśnie akcja Barbie. Także o, proszę, 1000 par butów. Mam nadzieję, że chwileczkę się zajmie. Ja to będę chciała wszystko wyszorować, za chwilę wyprać i jej to dać. Brałem specjalnie trzaska drzwiami. I taka będzie zabawa. No 50 zł, słuchajcie, 50 zł. A jedna laleczka, dobrze wiecie, nawet w Pepco to tam jest koszt koło 24 zł. Także myślę, że jak chcesz, to znajdziesz. Ja szukam na Eliksie. Do tego jeszcze dorzuciła Pani suszarkę do włosów dla lalek. Za 5 zł ekstra. No. No to taki film i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Już właśnie takim akcentem. Tutaj stoi, czeka jedna, a tu jest druga, żeby nie było, że nie pokazałam. Klatka i... No i co? I pójdę chyba posadzić właśnie... Posadzić. Na razie poczytam jeszcze, ale jestem ciekawa, ile z tych kwiatów faktycznie urośnie. Będziecie widzieć wszystko to, jak już tylko ruszymy do ogródka. Tutaj ten domek normalnie genialny. Mam nadzieję, że to nie jest za późno, że te pszczoły jeszcze zdążą zamieszkać u nas. No i globus. Pełen wypas. Dobra, żegnam się z Wami i do zobaczenia w piątek.